Napięta sytuacja w Europie. Dwa telefony z USA do polskich władz napięta sytuacja w Europie. Błaszczak rozmawiał z sekretarzem obrony USA. Sytuacja w Europie Wschodniej była tematem telefonicznej rozmowy sekretarza obrony USA Lloyda Austina z polskim ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. O bezpieczeństwie w Europie rozmawiali również generał Milej i generał Andrzejczak. Tymczasem rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price oświadczył, że gazociąg Nord Stream 2 nie ruszy do przodu, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę. Sekretarz obrony Lloyd Iott Austin III rozmawiał z polskim ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, aby omówić trwający, niesprowokowany rozwój militarny Rosji wokół Ukrainy, poinformował w komunikacie rzecznik Pentagonu George Kirby. Obaj politycy wyrazili niezachwiane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz nieustanne zaangażowanie w budowanie zdolności obronnych sił ukraińskich, przekazał. Sekretarz Ostyn i minister Błaszczak wymienili również poglądy na temat wzmocnienia odstraszania wzdłuż wschodniej flanki NATO, podkreślili znaczenie utrzymania jedności NATO i zgodzili się kontynuować ścisłą współpracę w tym krytycznym czasie, dodał Kirby. Kolejna rozmowa telefoniczna z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Poruszyliśmy kwestie bezpieczeństwa w regionie, w szczególności na Ukrainie. Szef Pentagonu przyjął moje zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. Rozmawialiśmy także na temat modernizacji technicznej sił zbrojnych Herpent, poinformował na Twitterze Mariusz Błaszczak. Rozmowa generałów aktualna sytuacja bezpieczeństwa w Europie była również przedmiotem telefonicznej rozmowy przewodniczącego kolegium połączonych szefów sztabów Sił Zbrojnych Husa Generał. Marka Milleja z szefem sztabu generalnego wojska polskiego generał. Raimundem Andrzejczakiem poinformował rzecznik połączonych sztabów pułkownik Dave Butler. Przewodniczący połączonych szefów sztabów generał. Marka. Minley rozmawiał dziś telefonicznie z szefem sztabu generalnego RP generał. Raimundem Andrzejczakiem, napisał Butler w komunikacie na stronie kolegium. Obaj przywódcy omówili kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i podzielili się oceną aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie. USA i Polskę łączą silne stosunki obronne, dodał Butler, Polska jest dzielnym sojusznikiem w Europie Środkowej. Zaangażowanym w odstraszanie na to i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Milej o sytuacji w Europie Wschodniej rozmawiał telefonicznie także z inspektorem generalnym Bundeswehr generał Eberhardem Zornem. Nord Stream 2 tymczasem rzecznik Departamentu Stanu Ussanet Price oświadczył, że gazociąg Nord Stream 2 nie ruszy do przodu, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę. Chcę powiedzieć bardzo jasno. Jeśli Rosja w taki czy inny sposób zaatakuje Ukrainę, Nord Stream 2 nie posunie się naprzód, powiedział Price. Price nie wyjaśnił, czy Niemcy zapewniły USA, że nie będą kontynuować rozwoju projektu. Nie będę wchodzić w szczegóły. Będziemy współpracować z Niemcami, aby zapewnić, że Nord Stream 2 nie posunie się naprzód, powiedział Price portalowi NPR. Wcześniej przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, USA Bob Menendez, zapowiedział, że jeśli Niemcy nie wstrzymają Nord Stream 2 w przypadku nowej agresji Rosji, USA nałożą sankcje na projekt. To powinien być sygnał dla Putina, że jest realna możliwość, że Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony, jeśli napadnie Ukrainę. A jeśli Niemcy tego nie zrobią, my nałożymy sankcje, zapowiedział demokrata.